Cześć! Dziś szybki pomysł na deser, który idealnie sprawdzi się w upalne dni. Wystarczy przełożyć, schłodzić i gotowe. Zaczynamy od przygotowania masy czekoladowej. Rozpuszczam gorzką czekoladę w misce nad gotującą wodą. Następnie dodaję śmietankę i olej kokosowy. Teraz przygotujemy jasną masę. Do miski przekładam mąkę migdałową, śmietankę, pastę kokosową, olej kokosowy, słodzik, odrobinę soku z cytryny, mieszam. W tym czasie masa czekoladowa już ostygła, przygotujemy całość, przekładam połowę masy do tortownicy, u mnie o średnicy 20 cm, teraz jasna masa, układam na warstwie czekolady, tak żeby nie połączyć, tylko równomiernie rozprowadzić. Następnie masło podobnie rozprowadzam. I teraz garść orzechów, ilość według uznania. Ja dałam 2 solidne, ale można więcej. I na koniec masa czekoladowa. Przykrywam orzechy, wstawiam do zamrażalnika i chłodzę przez około 40 minut. Po tym czasie deser zastygł, możemy kroić i podawać. Bardzo polecam. Trwa promocja na wybrane e-booki i pakiet keto pieczywo. Warto skorzystać. Promocja tylko do końca wakacji. Szybkie rozwiązania dla całej rodziny. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem. Do następnego razu, pa!